1997 to rok milenium Gdańska. Został on zainaugurowany w sposób wyjątkowy. W noworocznej mszy świętej, celebrowanej w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II, udział wzięły władze Gdańska, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Obchodów Tysiąclecia Gdańska. W mszy, której intencją był pokój na świecie, Ojcu Świętemu towarzyszyli gdańscy artyści. W tym dniu 1 stycznia będziemy się modlić razem z Ojcem Świętym. Jest z nami, jak wiemy, obsada, oprawa muzyczna z Gdańska, filharmonia, chóry, soliści. Jesteśmy i radości, szczęśliwi, że możemy tutaj rozpoczynać, inaugurować to nasze milenium Świętego Wojciecha i miasta Gdańska. Spośród pielgrzymów jedynie nieliczni biorą udział w papieskich audiencjach, zwłaszcza w audiencjach prywatnych. Na pierwszej w tym roku audiencji papież przyjął gdańszczan. 1 stycznia, krótko po modlitwie Anioł Pański, władze Gdańska, przedstawiciele Komitetu Milenijnego, a także gdańscy artyści, którzy towarzyszyli Ojcu Świętemu w noworocznej mszy, zostali zaproszeni do sali klementyńskiej Pałacu Papieskiego. Ojciec Święty raz jeszcze Zapal, żebyś prezentował. Co? Są kapłani gdańscy, którzy przyjechali. Ksiądz prawa, dyrektor gospodarczy. Zobacz pan też. Ojciec Święty to jest Komitet Tysiąclecia naszego miasta. Pani sekretarz odpowiedzialna za przygotowanie Tysiąclecia Gdańska. Gdańsk nie żyje. Pamiątko z Gdańska w dniu, kiedy rozpoczynamy Tysiąclecie. wiceprzewodniczący Rady, pan przewodniczący Rady Miasta. Ja się również odkazał taki medal. Pamiętami pamiętno widzę. Kaszewy. Tak jest, Gdynie. To są monety wbite na tysiąclecie Pan prezydent miasta, odpowiedzialny za to, że miasto w tysiąclecie specjalnie wydany. Z taką naszą także prośbą, żeby Ojciec Święty przybył do Gdańska. Jak Pan Bóg da. Pan profesor Katlewicz był łaskaw. My się już znamy, jest Radio Gdańsk. Z Krakowa. Mój Boże. Cześć zdrowia. Żona mi niestety zmarła i jak byliśmy ostatnio w Kastrymandach 2, to jest córka moja. Córkę tutaj przyjechałem z córką do Ojca Świętego. Błogosławił do dojścia. Błogosławił. Dziękuję bardzo. W dalszej działalności dyrygenckiej, artystycznej. Dziękuję bardzo. Rozgłośnia Polskiego Radia Gdańsku, pan dyrektor. Prezentowała dzisiaj od radiosów z Gdańska. Bóg zapłać. Wszystko gdańszczanie. Znakomici soliści. Pięknie, pięknie. Słuchaliśmy, cieszyliśmy się, że Gdańsk śpiewa na pierwszy dzień roku Wojciechowego. Pan dyrektor Filharmonii, który był inicjatorem tego wydarzenia. Za błogosławieństwo. Orkiestra. Orkiestra Gdańska. Prosimy o błogosławieństwo. Jesteśmy przed budową Filharmonii na Ugrzałku. To jest namalowany obraz przez moją mamę. Jest to prezent Filharmonii. Proszę to przyjąć. Mamy dekadę wydziękowania. Błogosławieństwo. I tu już stoi cała orkiestra. Szczęść Boże wszystkim. Dobry rok. Tutaj jest chór. Orkiestra. To jest środeczka ładna. Jest. Teraz jest chór tutaj. Teraz jest chór. Orkiestra chór. Orkiestra akompaniowała chórowi. Chór śpiewał. Ubogaca orkiestrę. Właśnie. Wszystko w Gdańszczanie. I Gdańszczanie. Kaszewy. O Ciebie. Teraz jeszcze Gdańsk, jeszcze Gdańsk. Osoby towarzyszące Gdańsko. Nie towarzysze. Nie towarzysze. A może do środka i... Ojcze Święty, przywiozłem miłość całej mojej rodziny. Dzięki. Dobrze. Byliśmy Ojca Świętego, pierwsza z nami pojechał. Znakomicie śpiewa. Nowy Rok błogosławieństwo dla Gdańska. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. A Matka Boża Królowa Polski, niech się opiekuje Gdańskiem i Gdańszczanami. Bóg zapłać im. Zapłać Ojcze Święty za wszystko, co Ojciec Święty zrobił dla Gdańska. To przejdzie do historii już na zawsze. I myślę, że dzisiaj jeszcze sobie nie zdajemy sprawy, w jakim wydarzeniu braliśmy udział. Wydarzenie wielkie. Dzisiaj jeszcze trudno ochłonąć z tych emocji. Myślę, że za kilka dni będzie można dopiero spojrzeć to, co się dzisiaj działo, na to, co się dzisiaj tutaj działo. A jeśli chodzi o wykonanie, to uważam, że świetna współpraca. Jak wielka jest potęga muzyków na Wybrzeżu, czy właśnie współpracujących z Cappellą Gedanensis, ja mówię o wokalistach znakomitego chóru z Wejherowa, kantory z Wejherowiensis i chóru Marcina Tomczaka Uniwersytetu Gdańskiego.